Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nastoletniej Mamy, z tej strony Kosmo i jesteśmy tutaj, a Zosię kładziemy spać. Tak jak widzicie, Zosia już nie ma brzuszka, Mia sobie nadal śpi, jest szczęśliwa. Chciałem wam podziękować tak w ogóle, bo pierwszy odcinek Nastoletniej Mamy wbił właśnie 800 wyświetleń, to jest niesamowite. Nie wiedziałem, że Nastoletnia Mama może osiągnąć taki sukces, na pewno Zosia też jest wam wdzięczna, że pomagacie jej, troszczycie się, oglądacie jej życie. I Mia na pewno będzie szczęśliwa też, że będzie mogła w przyszłości zobaczyć swoje wideo, jak dorastała. A teraz kładę ją spać i zaczynamy rozgrywkę. Szybko musimy się zająć pieniędzmi, bo jest pieniędzy brak, więc szybki prysznic, raz, dwa, tutaj wszystko. Weź sobie, podaj śniadanie, jajecznicę z bekonem. Aha, i w ogóle zmieniłem Zosi strój, tutaj widzicie go? Już zapewne. I w ogóle muszę zapisać, co tu się dzieje, dlaczego jesteś naga. Muszę zapisać grę, bo jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Więc zapiszę tutaj, zapisz, tak chcę nadpisać, bo tu się dzieją naprawdę dziwne rzeczy. Przed chwilą, a może kiedy indziej wam to opowiem, bo to jest zbyt dużo do mówienia. Dobra, Zosia sobie gotuje jedzonko, pewnie zaraz będzie musiała iść do szkoły, na co jej nie pozwolę oczywiście. No i powiedzcie, co sądzicie? Chciałem taki bardziej poważniejszy już się strój wybrać i całkiem ładnie wygląda w tym po prostu, więc tak szybko przyspieszę, bo musimy zarobić dzisiaj dużo. No wiem, że ty chcesz jeść, więc jedz. Aha, i w ogóle mamy te stare jeszcze... No, co to było? Hot dogi, które kiedyś tam upiekłaś. Dobra, weź tu sobie oglądaj przy okazji jedzenia i schowaj to do... Do czego? Powiedzcie mi. Do lodówki, tak, dobra. Zosia tutaj się ogląda, wszystko robi i zaraz się zajmie, nie idziesz do szkoły. Zaraz się zajmie roślinkami chyba i później, aha, jeszcze małą się zajmie w tym czasie, nie roślinkami, bo z małą jest jakiś problem. Nie wiem dokładnie o co chodzi, rób głupie miny, tak i jeszcze nakarm piersią. Koniec oglądania, zajmie się małą, please. Oj, nie lubicie się. Nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że była głodna i chciała, mamo, jeść! A nie. Wiem, że dyrektor dzwoni do ciebie, już nie po raz pierwszy. Niech dzwoni do twojego ojca i zapyta się, czemu cię wrzucił z domu. Ostro. Dobra, mała już gotowa, teraz tu wszystko podlejemy, roślinki. I chwilę poglądasz mi telewizję, bo nie będziesz chciała malować. Kot mój miauczy. Nie, nie wejdziesz tu. Mała przerwa. Dobrze, usadziłem kota na łóżku. Miejmy nadzieję, że już nie będzie miauczał. Oby. Właśnie się na niego spojrzałem. Znaczy się na nią, bo to jest ona. Dobra. I teraz mi weź pooglądaj jeszcze trochę telewizję. No i już chcesz wyjść? Naprawdę? Nie wierzę. Nie miejcie nigdy kotów, proszę. Słyszycie to? Ja jej nie torturuję. Ona po prostu chce wyjść, a przed chwilą chciała wejść. Cięcie! Powracam po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że tym razem nic już nie będzie chciał mi przeszkodzić. Dobra, także ty oglądaj telewizję aha, tutaj jest telefon, Boże. Znalazłem taki super patent, że jak ktoś ogląda telewizję i gra na telefonie, to się tutaj polepsza zabawa. Dużo. Więc robimy tak z 3 razy. Ale klikam na telefon. Tak. Graj, albo nawet 4. I miej już tą zabawę ogarniętą do końca, proszę cię. I weź maluj obrazy, zacznij malować. Proszę. Dobra, zabawa ogarnięta. I zaczynamy zabawę z obrazami po raz kolejny. I w ogóle Zosia ma umiejętność 5, tak. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj dobija chociaż do 6. Ale mi się wydaje, że tak, jak pomaluję z 2 czy 3 obrazy dzisiaj, to na luzie. Da radę. W ogóle ktoś mi napisał, że Zosia ma ładny domek, także bardzo dziękuję. Starałem się, a naprawdę nie jestem jakiś super w budowaniu czy urządzaniu domów. Więc dziękuję bardzo, naprawdę się starałem. Żeby to wyglądało super. Tak samo zobaczcie do odcinka Emory, jakie tam urządziłem mieszkanie, do 5, czyli wczorajszego, bo też mi się podoba, jestem z niego dumny tak naprawdę. O, 6. poziom malowania, to szybko żeś go osiągnęła, nie powiem, że nie. Wiem, że powinna się do szkoły, a już szkoła, już po szkole. Dobra, sprzedawaj to. 330. No i chciałbym, żeby dzisiaj Emora Tfu, Emora. Zosia. Już mi się mylą dziewczyny, żeby... Co tu się... Dlaczego co? Przecież już masz 6. poziom. Dlaczego masz tak bardzo? A, nie mam pojęcia, co się zbadżyło. Chciałbym, żeby tu jakieś miała 2000, Zosia, żebyśmy tu trochę bardziej tu przemeblowali wszystko, bo żeby to wszystko bardziej ustało, bo tak naprawdę to jest dużo miejsca. Niby to jest taki na jeden pokój, a wiecie, ile tutaj można zmieścić? Mhm. Mia ma urodziny. No wiem, dzisiaj ma urodziny, także pewnie... I oczywiście płacze. Także dopiero jutro będzie miała. Karm piersią. Tak to już jest z dziećmi. Tak, no dobrze, że jej chociaż dużo nie trzeba, nie? No trzeba tylko nakarmić i ona już jest szczęśliwa, tak naprawdę. Więcej tak naprawdę Zosia potrzebuje uwagi niż mała Mia. Nie, żaden... Ty nie wiesz o swoim dziecku, na jakie festiwale wy macie razem chodzić. Ludzie, o czym wy mówicie? Jest kolejny... Wow, ten to już jest drogi, prawie 400 kosztował. No nieźle. Co tu się pani stało? Pieluszka. Dobrze, zmienimy jej pieluszkę. Nie, nigdzie nie idziecie. Czego? Czy on się dowiedział? Czegoś? Ktoś mi powiedział? Jakieś plotki chodzą, czy co? Dobra, jak tam twoja umiejętność? Jesteś spięta. No, potrzeba rozrywki. No tak. Kupię ci lepszy telewizor jutro rano. Obiecuję, naprawdę. Naprawdę obiecuję, że kupię jej jutro telewizor. Ale szybko minął ten dzień. Zobaczcie, już jest 20. A ja już... A jest 3 minuta. Aha, nie, bo przecież wcześniej było nagranie. Nieważne. Dobra. Tak, mamo. Jesteś duchem. Dobra, sprzedaj za 300. I zjedz sobie tą jajecznicę, którą przygotowałaś. Niech... Czemu ja klikam zawsze chowaj porcję do wyposażenia? Wydaje mi się po prostu, że weź porcję było na najwyższym poziomie, dlatego tak to klikam. Nie wiem, ale może się mylę, możesz mi powiedzieć. Ja bym chciał, żebyś oglądała telewizję jedząc. Dobra, wszystko cię tutaj udaje na razie. Dobra, oglądasz i pójdziemy spać chyba tobą. Taki będzie najlepsze wyjście. I czemu? Teraz będzie cały czas ten... Ta umiejętność za tobą ten chodziła? Tak. Chyba dopóki nie osiągniesz następnej umiejętności albo coś w tym stylu, nie wiem. Super. Dobra, wiecie, przepraszam, że ja on tak zacharowuję, ale... Naprawdę, potrzebujemy tych pieniędzy. Aha, teraz wszyscy się przeprowadzili, tak. To wiem. Command Center, oczywiście sobie ujawnia o sobie informacje, tutaj za, no jeszcze połówkę masz do następnej umiejętności, to może, wow, jaki fajny obraz. Jakaś kobieta, dobra, uciekaj spać. Ciekawy jestem, kiedy mała się obudzi, czy nie, gdzie tam noc wytrzyma, kto by pomyślał. Ale zaraz rośnie i oczywiście teraz mój pies szczeka, kiedy nagrywałem poprzednio, to nic się nie stało. Ale teraz jak nagrywam za drugim razem ten odcinek, to dzieje się miliony rzeczy. Przepraszam was za to wszystko, co się dzieje. Naprawdę, przepraszam was. Dobra, Zosia tu śpi, to jest najważniejsze. Mała śpi, ciekawe jak długo? Do 5. Dobrze, jest dobrze, że już tyle, tylko tyle. Znaczy, że aż tyle śpi. I weź nakarm piersią, a nie piersią, Boże. I weź szybki prysznic i zaraz mi tu zjesz i chyba naprawdę kupię ten obiecany telewizor niedługo. Nie schowaj porcji do wyposażenia. Zawsze chyba się będę mylił, naprawdę. Weź porcję. I potem oglądaj telewizję. Dobra. Także zaraz tutaj nie wiem, co się dzieje z roślinkami. O proszę, patrzcie, plony nam tu wyrosły już. Także zaraz to będzie trzeba zebrać i mam też plan, jak już więcej co się zrobi, zrobić jakiś taki sensowny ogródek bardziej. To coś panowie sobie łowią. Cześć. Dziwni, nieważne. Miała zjeść. Zjedz porcję. Oglądaj. Przy tym. Przy jedzeniu sobie poglądaj. No i oczywiście ona zawsze siada tu, gdzie nie chce. Chyba jej zaraz zabiorę ten stolik. I tyle będzie z tego wszystkiego. Naprawdę. Ma problemy jakieś. Z tym. Dobra, tutaj szybko zjemy, raz, dwa i pójdziemy. Czy dzisiaj... O, dzisiaj sobota, także masz wolny, to super. To się cieszę, Zosiu. I pogra jeszcze przy okazji na telefonie sobie chwileczkę i będziemy dalej koksić obrazy. Koks obrazy, please. Mała póki jeszcze jest grzeczna, to niech sobie leży w łóżku. O! Boże, jej tata przyszedł. Ostatnio dzwonił ten Kuba i tata przyszedł. Naprawdę chyba plotka się rozniosła, że ona urodziła. I teraz ojciec, nie wiem, się nad nią zlitował czy coś, ale Zosia nie. Zosia jest niezależną kobietą, ona sobie radzi, jak widać, więc nie ma potrzeby, żeby ktoś jej pomagał. Poza tym jej ojciec ją zostawił i macochę i w ogóle takie rzeczy. Także ma się czym zajmować. Papa. Widać, że Zosia go olała. Woli sobie robić obraz, ale ten obraz jest ładny, wow. Zosia naprawdę robi się coraz lepsza w tym wszystkim. Oj, proszę, umiejętności się też naprawiły. Super. Piękny obraz, 300, a tylko 310 kosztuje, no wiecie co? Ja bym chciał, żeby na przykład dzisiaj nam stuknęło 3000 stimulonów. O, mała, śmierdzi. Zmień, karm piersią, boże, co ja mam z tą piersią? Nie wiem dlaczego, nie pytajcie się mnie, naprawdę. Dobra, tu wszystko zrobisz i dokończysz obraz. No i chciałbym, żeby też miała 7 punkt umiejętności, ale to już blisko. Więc dobrze. Myślę, że jak ten obraz skończy malować, no może nie. Chociaż nie wiem, jak to szybko się wbija. I zaraz zbierzemy też... Oj, a to już nam przyschło. Teraz on tu przyszedł. O. Odejdź. Chyba naprawdę jakaś plota się rozniosła. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale odejdź. Dobra, na razie nie pójdziemy tego zbierać i podlewać, bo z tym panem coś tutaj jest nie tak. Aha, i musimy się tym jeszcze zająć. Dobrze, zajmę się tym. Dobra, odszedł. Ciekawe, niech jeszcze trochę dalej odejdzie, bo zaraz się tu przybiegnie, jak Zosia na dwór wyjdzie. Sprzedaj kolekcjonerowi. Sprzedaj, tak. I tu podlewaj i zbierz cały plon. Wszystko podlej, co możesz. Niech twoje roślinki będą, niech się czują zadbane. I ty pozbieraj tu wszystko i zaraz mi to posprzedajesz. Swoje zbiory. Nie oglądaj telewizji jeszcze. Dobra. Posprzedawaj. Wow, ile tego jest. Dobra, ale nie mogę to zebrać. O, stop. Jeden. Dlaczego nie mogę tego sprzedać? Mogę za 100. No ładnie. A to za 80. Jeszcze z tego mogłem wydobyć skamielinę i to pootwierać razy 3. Więc to mogę sprzedać. Hop, 115. To 20 i jeszcze jedno. Otwórz. I to 60. No i pięknie, prawie mamy 3000. Maluj obraz, kolejny. Przepraszam, że... Naprawdę przepraszam, że on tak hartuje tutaj. Kto teraz? Kobieto, kim ty jesteś? Odejdź. Czego oni wszyscy ode mnie chcą? Wiem, że sobota, wolnego ludzie dostali trochę, już do nieznajomych przychodzą. Masakra. Dobra, mała śpi. A tu nasza Zosia maluje kolejną panią. I będzie miała 7 poziom umiejętności za sekundę. Oby. Uhu! Patrzcie, mi zmieniła grupę wiekową, no tak. Dobra, cechę wybierzmy dla Mii. Przylepa. Ja lubię cechę przylepa i zobaczmy ją. What? Okej, a więc Mia jest... Nie dość, że czarna, to jeszcze ruda. Po prostu... Ja się nie wypowiadam, zrobię tylko zdjęcie i zaraz ją zmienimy tylko. Sekunda, przejdźcie tutaj i zapiszę grę też od razu, bo ostatnio... Właśnie doszedłem do tego momentu i wszedłem ją do kasa, żeby ją naprawić, w sensie zmienić jej kolor skóry i włosów. I stało się właśnie takie coś, że mi wywaliło grę całą. Więc ja nie chcę, żeby to się jeszcze raz stało, please. I teraz chcę ją zmienić, także testing cheats on i kas, kropkę muszę kliknąć, więc poczekajcie, kas, full edit mode. Dobra. I chwilę sobie jeszcze tutaj pochodź, żebyś mi się załapała. O, wow. Tak, nie oglądaj jej. Sprzedaj to. Bo zaraz będziemy musieli kupić jej wszystko. Ojej, no ile dzisiaj rzeczy się dzieje. Dobra. Modyfikuj, stwórz Sima. Proszę, niech to zadziała. Proszę. Zadziałaj, gro. Ekran ładowania oczywiście. Dobra, jest mała Zosia. Przepraszam w ogóle, że mam takie białe tło, ale musiałem to zrobić do zrobienia zdjęcia i mama ma taką karnację. Zobaczymy, jakie masz ząbki. O, takie słodkie. Dobra, to ci zostawiam. Z twarzy nie będę je zmieniać, tylko po prostu zmienię jej włoski na jakieś dłuższe i brewki na jakieś ciemniejsze. Zobaczcie, ona jest naprawdę słodziutka. Słodziutka jesteś. Tylko jej zmienię ubranka i tak dalej, bo... Tutaj dajmy jej coś takiego. I takie tutaj dziny dostaniesz. Tak jak chłopak wyglądasz. Dobra, dostaniesz różowe buty. I jeszcze jeden strój. Na dodatek jakieś sukieneczki dostaniesz. O. Ja lubię tą sukienkę. Ona jest fajna. Dostaniesz taką... Taką i takie buty. O, może takie. O, takie lepsze. Tutaj dostaniesz taką zwykłą białą. Albo taką różową. Białą ja bym chciał. Biała mi się też podoba. Biała. Jest biała. I dostaniesz takie biało-różowe buty. Super. I o, jaka słodko jestem. Ja bym chciał cię w tym. O, tak. I jeszcze na imprezkę może weźmiesz sobie jakąś taką. Z kotem. Z kotem, proszę. No i jest, mała nam urosła, także super. Udało się nam ją wychować. Oczywiście moje krzesło, przepraszam, już naprawiłem wszystko. I teraz co? Trzeba tej małej wszystko kupić. O mamo. A to trochę będzie, że tak powiem, kosztować. No bo łóżeczko, fotelik... Raczej fotelik, tak mi się wydaje, że fotelik będzie trzeba kupić. Chociaż bez fotelika też sobie podobno dzieciaczki dają małą radę. Dobra, to na razie przestawię gdzieś tutaj, nie wiem. A ten znowu tu jest. Masakra. Dobra. Dla małego dziecka rzeczy są tutaj. I weźmy jej taki zwykły... Może taki... O! I ten materac się nadaje do tego? O, ładny ten materacyk jest. Ale bym chciał bardziej dziewczęcy jakiś. O, taki słodziasny. I bardziej tu, żeby mi pasował. Aha, nie pasuje. Dobra. To dajmy to tak po prostu. Co jeszcze będzie potrzebne dzieciaczkowi? Na pewno nocnik. Tylko ja bym chciał po taniości trochę pójść. Także nocnik 75 do łazieneczki idzie. Jakieś zabawki by się przydały też. Tutaj dostaniesz mała. I koszyk z zabawkami jeszcze. No i fotelik by się też przydał. Dobra, to fotel... Nie mam miejsca na nic. Nie mam na nic miejsca. Dobra, bo na razie to damy tu jeszcze. Nie tak aż mocno wciśnięte, tylko tak. Jakby to dać tak bardziej tak. O, o. Tylko przybliżę jeszcze do kuchenki, jak mogę. I dam jeszcze ten kosz z zabawkami tu. Jeszcze dobrze było, gdybym dał młodej tableta. Także młoda będziesz miała tableta tutaj na razie gdzieś. Tu. I tu byś miała swój fotelik. Dobra. Na razie tak to będzie wyglądać. Później jeszcze po odcinku mam nadzieję jakoś to przerobię. Dobra, czego ty mała potrzebujesz? No na razie niczego, to poukładaj sobie tutaj. A daj mamie jeszcze sekundę pomalować. To... Aha, ty jesteś w ogóle strasznie zaniedbana. Nie pomyślałem, że ona tak szybko będzie po prostu... Uj! Wyjdź! Czemu ty tu jesteś? Czy ty mi chcesz uprowadzić, dziecko? Odejdź. On nie rozmawia w ogóle. O, masakra. Czyli dowiedział się, że mamy dziecko. Czemu w ogóle nie znajemy wraz do domu? Zaraz jak go Zosia Wyjdź. Jak mogę kogoś wyprosić? Wyproś. Nie, po co możliwość wyproszenia kogokolwiek, nie? Kiedy sobie sam wlazł. Skrzycz. Skrzycz go i w ogóle olej go, wiesz? Wyjdź z naszego domu. Wyjdź. Zosia, w ogóle olej go, bo to nie ma sensu. No co za ham po prostu. Siedzi sobie na... Ach. Nie wiem, co o tym myśleć, naprawdę. Jeszcze oglądam sobie moją telewizję za moje... Pieniądze. Oglądaj sobie sport, Zosia. A ta mała co? Czemu jesteś smutna? Aha, bo jesteś zmęczona klockami. No to możesz się czym innym pobawić. Albo weź sobie tableta. I oglądaj filmy dla małych dzieci. No i co? Co tu już jakieś rzeczy się dzieją? Zostaw ją. Zepsułeś mi wszystko. Miałeś tu nie przyłazić. No nie. Wyjdź. Mogę cię jakoś wyprosić tu? Nie, wyjdź. Pójdziesz już? Nie. Denerwuje mnie już wszystko tu. Jedz, kobieto, jeszcze. I oglądaj telewizor. Tak, świetnie. Dobra, uznajmy, że ona mu powiedziała i on przyszedł się spotkać, ale Zosia... Jeszcze ojciec przyjdzie, może się wlezie do naszego mieszkania. On w ogóle nam jakieś romantyczne interakcje robi. Zosia, dlaczego się na to zgadzasz? Co to ma być? Dziecko? Nope. Co jest? Masz mało energii. Zaraz wyłączamy telewizor i idziesz spać. Już idź spać, bo mama na razie nie ma czasu. I mama też ma mało energii. I ty też, Zosia, idź spać i już pokaż, gdzie ich wszystkich masz i w ogóle... Pa. Wam wszystkim. Idź, Zosia, spać. Idź. Już idźcie spać, a on niech sobie też idą. No i nie w ogóle... No jeszcze sobie porób pompki, nie? Żadnego poczucia winy, że tu przylazłeś. Żadnego. No i włączył telewizor! Jak tego chama wywalić? Wejdź! No i obudzisz tę córeczkę, nie? W ogóle szczęśliwy. Idź, malutka, spać jeszcze, idź. No zostaw ją, chłopie, to jest 22. Zdenerwował mnie. Jak mi włączy telewizor, to zginiesz. No i zero włażenia tu. Zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem Zosia i tyle. Nikt tu niech nie włazi. No jeszcze jakaś baba, co, w weekend nie macie co do roboty? Wyjdźcie wszyscy. Już nie mogę. Zdenerwowali mnie. Przepraszam. Uniosłem się. Mała w ogóle jest głodna. Strasznie. Teraz mi umrze. Albo mi ją zabiorą. A zobaczcie, jak słodko sobie śpią dziewczyny. Zobaczcie, jak ona jest słodziutka. Tutaj. No joj. Zosia się z okiem dziwnie to wygląda i oko. Nieważne. Dobra, Zosia, ty się budź i... Weź schowaj porcję do wyposażenia i zaraz posadzisz to na... tutaj. I zaraz, jak się mało budzi, to ją tylko posadzisz tutaj na tym stoliczku dla dzieci. Weź szybki prysznic. Wszystko zaczęło się układać do czasu właśnie przed ten mąż. Nie, no dobra, musimy ją budzić. Stop, stop, stop. I postać tu Simkę o imieniu Mia, jak już ona się obudzi. No Miusia, chodź. Wiem, że jesteś bardzo głodna, chodź. Czy sama sobie... Aha, dobra, sama sobie wzięłaś, dobra, to sobie sama dasz radę. W takim wypadku... Otwórz tu... Weź porcję tego... I zjedz, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Muszę jakoś bardziej rozplanować to mieszkanie. Żeby... Jakoś to... Był bardziej ustawny, bo tutaj jakbym... No nie wiem, zobaczę co wynajdę za plan, pomysł po nagraniach. A na pewno coś wynajdę, jestem dobry w tych pomysłach. Dobra, nie, kupmy jakiś lepszy telewizor, bo już po prostu nie wyrobię, nie? Z tym telewizorem. On daje zabawy normalnie totalnie zero. TV jakieś dobre. Ten daje 6 zabawy, a ten 6. Tylko on jest na ścianę, to jest fajniej. A te? 10, tylko że są wielkie, co nie? No i takie, aż wielkie. A czy był jakiś naścienny? Ja wiem, że to jest trochę cheatowanie, co nie, ale... Gdyby ten był na ścianę... Gdzie go można postawić? Na taką? O, jakby takie coś tu wstawić i... Ale to mi się wbijało tu. Dobra, takie coś 12 kosztuje, no super, zobaczmy, co się da postawić na tym. Nie da się. A to? Po co w ogóle stawiać takie rzeczy? Dobra, zostawmy jej na razie. Ten ma 5, dajmy jej ten. Wow, trochę kasy mnie to skasowało. Tak szczerze, dobra, mała jest na razie, chyba ogarnięta. Tak. Co, on znowu tu przylazł gdzieś? Bo już widziałem ją tutaj i takie... Go tu. O, nie ma co chodzić, co? Oglądasz, będziesz oglądać, mamusia, jak mamusia ogląda TV. Dobrze, poglądaj sobie. No mamusia tak, mamusia tak, raz, dwa, raz. O, zdobyta umiejętność myślenia, mamuś sobie gra na telefoniku. O, pooglądasz sobie rzeczy. Dobrze, w sumie mają jeden pokój, dziewczyny, to wiecie, trochę... Zosia, o, rozmawiacie sobie, no tak. To Zosia ma większą kontrolę nad małą, Miją. Może to i dobrze. O, mała poszła do łazienki. Nie pij z kibelka. No, myślałem, że już chce pić z kibelka, nie? O, Aby spróbowała tylko mały szkrab. Dobra, mamusia pogra trochę, no i mamusia będzie musiała troszeczkę zarobić. Bo mogą przyjść rachunki i wtedy będzie problem, a wydaliśmy 1400 na co? Na TV. O, mała się bawi znowu klockami, super. Dobra, to mama tutaj jeszcze... Zrobię jeden klasyczny obraz i jak zrobimy klasyczny obraz, w takim nietypowym momencie będziemy kończyć odcinek. Oj, 7 poziom malowania. Może teraz obrazy stylu pop art, ale wymagające wysokich umiejętności. Czy jestem ciekawy, kiedy arcydzieło ona namaluje. To by było super. Czemu malutka płacze? Bo chce sisi. Zaraz idziemy, tylko mamusia dokończy. Już stop. Popłacz sobie troszeczkę. To wiecie, dzieci muszą popłakać. Dzieci nie używaj mi... Nie. Pampery są złe. Maluchu. Nie używaj pampersów. Tak wiem, pogadajcie sobie. Wiem, że pamper śmierdzi. Zaraz mamusia... Aha, będziemy musieli kupić wannę też. No już, spokojnie, już. Ania, jakbyś sobie na tablecie pograła trochę? Pograj sobie w kształty, mamusia cię zaraz tutaj przebierze, wszystko zrobi, tylko sobie namaluje obraz, musi troszeczkę zarobić. Dobra, sprzedaj kolekcjonerowi. Dobra, trochę mamusia zalobiła. I teraz ucz zwierząt, okej. Przewin, malutka już koniec. Czego ojciec chcesz? Nie, żadna kultura, Boże, człowieku. Mamy dziecko. Nie wiesz już, tak to było za dzieckiem, a pewnie dlatego, że nigdy się nie opiekowałeś. Ojej, ojoju! Brudny pampers, fu. Dobra, weź ją obejmij, żeby ona też miała trochę poczucia miłości. Zostawcie mi Zosię. No, dlaczego nie chcesz się objąć? Ojoju! No co, nie lubicie się? Jesteście najsuper przyjaciółkami. No zobacz. Chyba mała nie jest w nastroju. No tak. Tak. Dobra, mała się wkurzyła rozmawianiem z nami, a my w tym momencie będziemy kończyć nasz odcinek, bo już troszeczkę trwa. Także dziękuję wam za obejrzenie i dziękuję wam za te 800 wyświetleń pod pierwszym odcinkiem. Mam nadzieję, że pod tym też będzie 800. Niech będzie, please. Dobra, to zobaczmy na tym odcinku już chyba w czwartek albo w środę, nie pamiętam. Zobaczcie na dole w rozpisce odcinków, tam na pewno będziecie wiedzieli wszystko. Także do zobaczenia w tym odcinku, siemanko.